Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy temacik prosty i skomplikowany, sterownik silnika. Jeżeli zdarzy się Wam kiedykolwiek okazja taka, oby nie, że padł Wam sterownik silnika, bądź macie podejrzenie, że sterownik się wysypał. Co znaczy wysypał? To znaczy, że oprogramowanie się po prostu posypało, przestało działać. Różne okoliczności. Czasem jest taka sytuacja, że ktoś podłączył 24, ktoś podłączył odwrotnie prąd, ktoś wykonał jakieś czynności spawalnicze bez odpięcia akumulatora, uszkodził sterownik silnika i tak dalej, bądź zmieniał sobie mapę i coś poszło nie tak. Bądź sam sterownik ma w sobie problem, czyli na przykład problem, który się powtarzać bardzo często zdarza, że sterownik na gorącym silniku zaczyna odmawiać, zaczyna robić głupoty. Jak ostygnie, to chodzi. I takie przypadki są w naturze, one się zdarzają faktycznie i to są potwierdzone przypadki. Ale problem jest taki. Komputer silnika możemy zdobyć, jeden czy drugi. One mogą być takie same jak te, które występują aktualnie w pojeździe, ale żeby taki sterownik mógł zacząć funkcjonować, to mamy do pokonania system mobilizera, czyli blokadę elektroniczną pojazdu, która jest montowana w kluczu i bez pokonania tej blokady niestety nie mamy możliwości odpalenia tego pojazdu, czyli generalnie kupujemy sterownik gdzieś tam na aukcji od znajomego na złomie i tak dalej, gdziekolwiek by to nie było. Jeżeli on nie jest zblokowany, to znaczy nie ma wyłączonego mobilizera, zaczynają się robić schody. W dzisiejszym filmie chcę poruszyć temat dwóch możliwości. Pierwsza możliwość to będzie zrobienie klona samego mobilizera, czyli zostawiam sobie komputer fabryczny, przekładam sobie pamięć EEPROM-a jako klon do jednego sterownika, a drugi sterownik zrobimy sobie OFA. Ale żeby zrobić sobie OFA, będziemy musieli poruszyć już temat, co należy zrobić w pojeździe, dlatego że tak jak tutaj widzicie, jest to pojazd Kia Ceed dwulitrowy CRD i 140 koni. W takim pojeździe immobilizer zamontowany jest bardzo głęboko. Gdzie jest zamontowany taki immobilizer? Nie wiem, czy to w tym momencie będzie widać, czy nie. Generalnie immobilizer zamontowany jest za licznikiem i od razu Wam powiem, w dzisiejszym filmie takiego czegoś Wam nikt nie pokaże, bo przerzuciłem internet, nie znalazłem tej informacji. Żeby dostać się do takiego immobilizera, którego należy wyłączyć, trzeba niestety rozebrać tapicerkę. Są osoby, którym udało się wypiąć tą wtyczkę z mobilizera od dołu przez kurcze, tam pod zegary wkładali rękę przy pedałach, rozbierając tapicerkę, ale jest to bardzo ciężkie, sam osobiście sprawdzałem, ale pokażę Wam o wiele prostszą metodę, której w sieci nie znajdziecie, a również skuteczna i sprawdza się. Także dobra, idę, spotykamy się na biurku i będziemy później robili testy, próby. Co prawda będę po każdym zamontowaniu komputera robił sobie rundkę jakąś, czy wszystko żyje, ale generalnie spotykamy się za chwilę na biurku. Do zobaczenia. No i więc tak, spotykamy się już na biurku. Tak jak widzicie, sterownik już jest otworzony, drugi czeka jeszcze na otwarcie. W każdym bądź razie, co dotyczy samego otwarcia, jeżeli bierzecie się za sterownik, musicie go dobrze nagrzać, ze względu na to, że ten klej uszczelniający, który jest dookoła, jest bardzo silno trzymający. No i oprócz tego w tej części jest radiator przyklejony do obudowy zewnętrznej. Także tutaj musicie też później po zamknięciu założyć, posmarować sobie klejem przewodzącym. No i przede wszystkim dobrze uszczelnić tutaj komputer. Niemniej jednak otwarcie tego komputera bez podgrzania obudowy no jest bardzo ciężkim zabiegiem. No i teraz tak, tutaj w tej części obok procesorka, nie wiem czy to widać, może nie widać, czego nikt nic nie mówi. O, teraz to będzie widać. Tutaj mamy kość. To jest pamięć z mobilizera o oznaczeniu 95320. To coś trzeba wyrwać. Ja oczywiście do programowania używam tego typu programatorka, który się sprawdza u mnie bardzo dobrze.
Sky Pro 2 z wyświetlaczem do kopiowania, do programowania, ale tu nie chodzi o reklamy w każdym razie, no u mnie się to sprawdza, nie? Generalnie każdym programatorem, który programuje takie kości. Dobra, biorę się za wyjęcie i teraz powiem tak. Jeden ze sterowników zaprogramuję jako kopia, czyli muszę sobie wyciągnąć z samochodu sterownik. Zrobię sobie kopię sterownika, żeby mieć klona, czyli na immobilizerze tym fabrycznym, który jest, będzie samochód chodził. Natomiast drugi komputer zrobię sobie IMO OFF, czyli wyłączony immobilizer. Natomiast co dotyczy wyłączonego, no to przy samochodzie będę musiał Wam pokazać kolejną rzecz, kolejny zabieg, jaki trzeba będzie zrobić. Generalnie bez zabiegu, czyli na kopii wpinam wtyczki do samochodu i on ma już ładnie, pięknie odpalić. Natomiast, żeby samochód mógł z wyłączonym mobilizerem pracować, czyli w trybie, gdzie na przykład zagubiliście klucze, bądź się klucz Wam uszkodził, czy uszkodził się sami mobilizer, no to w ten czas, no niestety bez małego zabiegu, samochód nam nie wystartuje. Dobra, biorę się za programowanie. Rzecz jest jaka. Kopia, no to wiadomo, ściągacie plik z układu, który macie już zaprogramowany, czyli w pojeździe pracującym. I jego wrzucacie na czystą pamięć, wyczyszczoną bynajmniej pamięć 95320 i mamy klona zrobionego. A jeżeli potrzebujecie wyłączyć mobilizer, to oczywiście wpiszcie w komentarzach, ja Wam się postaram doradzić, jeżeli tylko będę wiedział, oczywiście będzie to w zasobie mojej wiedzy, w jaki sposób taki plik zdobyć do wyłączenia immobilizera, a wszystko jest w sieci dostępne. Nie ma jakiegoś tematu tabu. Dobra, biorę się za lutowanie i spotykamy się już po chwili. Do zobaczenia. Jedna taka uwaga, jeżeli macie programator, jeżeli programujecie, no to wiadomo, ja nie tłumaczę tego osobom, które już to robią, tylko ci, którzy chcą to zrobić, chcą się nauczyć, mieć jakieś tam doświadczenie. Będziecie potrzebowali podstawkę, taką, w której będziecie mogli wlutować kość SMD, żeby była możliwość ją wrzucenia, o takie coś dokładnie. Inaczej niestety tej kości w takim programatorze nie zaprogramujecie. Są jeszcze klipsy takie szybkie, ale ja używam takiego, bo jest to pewniejsze. Dobra, już nie zatruwam. No i dobra, na sekundkę chciałem Wam pokazać. Kość została wrzucona. Proszę bardzo, jest pamięć tutaj. No i idę teraz robić test. Także za chwilkę się spotykamy. I tak jak obiecałem, spotykamy się już ponownie. Sterownik przykręciłem. Pouszczelniałem sterowniki, przyznam szczerze, w ciemno. Czy się udało zabieg? Nie wiem, zaraz się przekonamy. Oznaczyłem sobie sterowniki. Oryginał. Tu jest sterownik, który jest minus, czyli jest sterownik z wyłączonym mobilizerem. To jego będziemy potrzebowali dopiero na koniec. I sterownik, który jest C, czyli jako klon. Czego C? Nie wiem, no tak po prostu zaznaczyłem. Dobra, sterowniki odkładam. Zapinamy wtyczkę. Dlaczego zrobiłem to na zapiętym akumulatorze? Dlatego, że tu i tak praktycznie rzecz biorąc sterownik będę resetował, więc nie martwię się o tym, co tam mogłoby się mogło wydarzyć, nie? Dobra, w każdym bądź razie zapięte, zapięte. Robimy próbę, czy oryginalny sterownik silnika działa. Dobra. Na oryginalnym sterowniku jeździć nie muszę, bo wiem, że i tak był sprawny. W każdym bądź razie biorę się teraz za przekładkę sterownika tego klona. Ten klon będę zakładał ze względu na to, że chcę porównać, czy faktycznie wszystko z mobilizera działa, czy pamięć została sklonowana. No i robimy próbę. A dlaczego ja to robię? Generalnie, słuchajcie, mam dwa sterowniki.
A jak wiecie bardzo dobrze, oglądając mój kanał, lubię sobie robić eksperymenty. A wierzcie mi, że to się sprawdza. Mam jeden sterownik, w którym jest pościągana aktualnie chwilę, na aktualną chwilę blokada, czyli wszystkie ograniczniki są pościągane. Po co to robię? No po prostu, żeby zobaczyć, co się będzie działo, jakie są eksperymenty. Po to, żeby się dzielić z Wami przede wszystkim. Dobra, nie zatruwam, biorę się za zmianę sterownika. No i dobra, więc tak, sterownik został przykręcony ponownie. Przekręcam, ponieważ będę robił test, będę się musiał przejechać tym pojazdem. Zobaczyć, jak to się sprawdza. Wiem, że on jest jeszcze niezaadaptowany, ale generalnie tutaj mamy oryginalny. Tutaj mamy ten z literką C. Także czy to się sprawdziło? Kto to wie? Najpierw próba. Jak odpali, to będzie git. Pompka się załączyła, na razie jest dobrze. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Już wiem, że mamy dwa sterowniki, które są z tym samym mobilizerem, czyli kwestia tylko przekładki. Jedziemy dalej. Dobra, zwijam manatki, jadę się przejechać. Jak wrócę, przykręcam stary sterownik i stary, oczywiście ten następny, który jest z wyłączonym mobilizerem, ale tutaj już nie będzie niestety łatwo, bo będę się musiał dostać, wam pokazać, co należy zrobić w instalacji. Tutaj mamy ten wyłączony. I żeby nie było, tutaj mamy ten z literką oryginału. Dobra, idę na teścik, spotykamy się za chwilę. No i więc tak, wróciłem po jeździe, zrobiłem sobie teścik parokilometrowy. No i przyznam wam szczerze, że na tym klonie no czuć tą moc niesamowitą, już poniżej 2000. Natomiast no nie da się ukryć, że te wtryski na aktualną chwilę klepią, klekoczą. No ze względu na to, że tej adaptacji jeszcze nie było. W każdym razie to coś się sprawdziło. Dobra, słuchajcie, zamontowałem sterownik. Ten, który jest z minusem. Czyli ten sterownik, który ma wyłączony mobilizer. Natomiast nie podpinam na aktualną wtyczek. Chwilę, żeby coś się tam nam nie wysypało. Dobra, idę, rozbiorę tapicerkę pod spodem i spotykamy się za chwilę. No więc tak, odkręcamy dolną tapicerkę, czyli dół, ten, który jest w samochodzie. I teraz zakradamy się dalej. Nie wiem, czy to będzie widać, bo zasłoniłem. W górnej części jest moduł zamontowany nad centralnie szarym modułem, który jest, i w tej wiązce, która leci na samą górę do tego modułu, nie wiem, czy to widać, odcinamy czarny kabelek. O, ten czarny kabelek to jest przewód masowy, który odcina właśnie tą skrzynkę mobilizera, i nie musicie się martwić o to, że trzeba ściągać tapicerkę, że jest problem z wyciągnięciem, a gdyby wypadło wam z powrotem przywrócić to do układu, czyli wrócić na stary komputer albo po prostu włączyć z powrotem mobilizer, no to trzeba będzie ten czarny przewodzik najnormalniej w życiu zlutować, ten, który jest właśnie przecięty. Dobra, biorę się za składanie. Pozdrawionka, do zobaczenia. I okej, więc tak, masa już jest odcięta, tak jak widzieliście, od mobilizera. To jest ten sterownik, który był wyłączony, co już widzieliście. Zaraz zrobimy próbę, na pewno. Od razu wam pokażę, żeby nie było niedomówienia. Tu mamy te dwa sterowniki. C i oryginał. I teraz mamy założony ten, który jest z wyłączonym mobilizerem. Tylko teraz różnica będzie taka, że kontrolka mobilizera nie powinna się świecić, dlatego że ona się nie będzie komunikowała z modułem mobilizera. Ale jak już załączy się pompka, to myślę, że już powinno być dobrze.
Ale czy zapali? Spotykamy się zaraz. Uwaga. Pompka poszła. Kontrolki nie ma. Świeci kontrolka silnika. Ale czy coś nam dało? Uwaga. Super! Gicior! Dobra, słuchajcie, mamy trzy sterowniki tak samo działające. Tylko że teraz niestety nie ma możliwości, żebym podłączył którykolwiek ze sterowników oryginału, czy ten sklonowany, który jest, ze względu na to, że mamy odcięty mobilizer. Więc gdybym chciał w tym momencie pokazać, czy zapali samochód na tym oryginalnym sterowniku, no kurczę, obawiam się, że będzie problem, nie? Aczkolwiek pokażę wam, żeby to nie było jakichś tam niedomówień. Wiem, że się posypią krotyki. Nie będę już próby robił jazdy, więc pozwolę sobie zapiąć go na krótko. Bo tak chodziło mi o to, żeby przepływka była zapięta, żeby tam nie było jakichś tam takowych błędów. Może kable dostarczą. Jeżeli wszystko jest ok, to teraz samochód ma prawo nie zapalić, ale czy tak będzie, przekonamy się. Najwyżej coś się wysypie, nie? Ha, najciekawsze, że pompka poszła. No właśnie, wycięty mobilizer, czyli jednak działa. Dobra, próba, czy się nic nie wysypało. Aczkolwiek nie miało prawa, bo i mobilizer był odcięty. Ale zawsze zostawać może jakieś ale. Gdybym chciał go w tym momencie na tym odpalić komputerze z tym, który był oryginalny czy sklonowany, to będę potrzebował podłączyć tą masę, którą wyciąłem. Ale robimy próbę, czy nic się nie posypało. Dobra, wszystko działa. Nawet nie wiem, czy słyszeliście, ten silnik zaczął zupełnie inaczej pracować, dlatego że jest inna mapa silnika. Ale generalnie wszystko działa. Dobra, macie pytania, piszcie, a ja wam poradzę, gdzie zdobyć ewentualnie plik. Potrzebny jest programator, komputer czy laptop. No i chęci, nie? Lutownica czy hot air. Dobra, do spotykania się w następnym filmie, czyli do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.